To rzeczywiście... O tym, że w legionowskim ratuszu cenią sobie różnego rodzaju certyfikaty, wiadomo nie od dzisiaj. Cenią tym bardziej, że potrafią nie tylko je zdobyć i utrzymać, ale też postarać się o kolejne. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko obronić certyfikat systemu zarządzania jakością ISO, otrzymać certyfikat międzynarodowy na ten system, ale również przygotować dokumenty i uzyskać zintegrowany system zarządzania jakością z systemem działań antykorupcyjnych. Wbrew temu, co można by podejrzewać, podjęto je wcale nie dlatego, że miejscy urzędnicy lubią wziąć w łapę. Bardziej pasowałoby tu określenie dmuchanie na zimne. Zaimplementowane zostało to zarządzeniem prezydenta miasta Legionowo w 2010 roku o wdrożeniu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Od tego to się wszystko zaczęło. Zaczęły się również szkolenia pracowników Urzędu Miasta Legionowo, szkolenia najwyższego kierownictwa i tutaj muszę się pochwalić, że mieliśmy bardzo dobrą frekwencję, ponieważ 90% kierownictwa brało udział w tych szkoleniach. Co w tym czasie robiło 10% ratuszowej wierchuszki, nie wiadomo. Wiadomo za to, że przy okazji antykorupcyjnej krucjaty urzędnicy wypełnili anonimową ankietę dotyczącą ich etyki zawodowej. Oceniono ponadto ryzyko zetknięcia się z łapówką w poszczególnych wydziałach i referatach. Dzięki temu udało się zdobyć certyfikat, jakiego żaden miejski urząd dotychczas nie posiadał. Jest to na pewno kreowanie jakiejś przejrzystej instytucji transparentności. Natomiast dla pracowników jest to poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa, że wiedzą, jak się zachować w danej sytuacji, ponieważ są opracowane różne procedury, które stanowią, jak dany pracownik ma zachować się w przypadku wystąpienia jakiegoś działania korupcyjnego. Zwycięstwo w walce o moralno-finansową czystość może cieszyć. Dla pracowników i petentów najważniejsza jest jednak sprawność, z jaką urząd wypełnia swe zadania. Jednym oraz drugim pomaga w tym 40 specjalnych procedur, a także 90 opracowanych w Legionowie kart usług. Mówią, przy załatwieniu konkretnej sprawy, jakie należy złożyć dokumenty, jaka opłata, kto sprawę załatwi, jaki tryb odwoławczy, więc dla pracownika urzędu nowego jest to też takie abecadło, że tylko weźmie i będzie stosował te zapisy i już będzie prawidłowo. Natomiast dla klientów jest to ważne, ponieważ nie musi notować u pani w okienku czy w wydziale, że jak chce załatwić konkretną sprawę, jakie musi mieć dokumenty, ponieważ pobiera tą kartę, przygotowuje się w domu. Klienci urzędu mogą też skorzystać z 365 formularzy, pozwalających im uniknąć niekiedy kłopotliwego pisania podań. Gdyby oceniać tylko powyższe liczby, świadczyłyby one o triumfie biurokracji. Ale nawet jeżeli to twierdzenie w pewnym sensie uzasadnione, chyba nigdy nie była ona tak przyjazna dla petentów. Zwłaszcza tych, którzy zwykli wyrażać swą wdzięczność jedynie dobrym słowem.